Szanowni Państwo, drodzy kibice, za nami sezon piłkarski w drugiej lidze, który zakończył się, wiemy, jak wspaniałym wynikiem. Wynikiem, który mogliśmy sobie jedynie wymarzyć, a jednak stał się rzeczywistością, który przyniósł nam tyle szczęścia, tyle radości, że dzisiaj możemy po zakończonym sezonie spokojnie ten sezon podsumować. Za nami naprawdę piękna historia, gdzie udział w tym sukcesie miało wiele osób, wiele instytucji. I w tym miejscu pragnę podziękować przede wszystkim naszemu największemu sponsorowi i przyjacielowi naszego klubu, czyli całemu magistratowi Urzędu Miasta z panem prezydentem Tomaszem Chapunowiczem na czele, z Radą Miasta, która nas bardzo wspiera od zawsze, z panem przewodniczącym Maciejem Nowakiem, z wiceprzewodniczącym Robertem Chojeckim na czele, z wszystkimi sponsorami, którzy nam pomagają w trudnych momentach i bardzo wam za to wszystkim dziękuję. Pragnę podziękować bardzo wam, kibicom, za wsparcie, które okazywaliście i okazujecie cały czas naszej drużynie, naszym wszystkim drużynom na stadionie, ale również poza stadionem. Wczoraj odbyła się piękna impreza, feta, po awansie do pierwszej ligi. Kibice z F3 wykonaliście niewiarygodną pracę, robotę. Oprawa, atmosfera, ciarki przechodziły człowieka chyba każdego. Symboliczne miejsce, przemarsz przez najważniejsze ulice naszego miasta. I witają nas gospodarze miasta, pan prezydent, radni na schodach Urzędu Miasta. Coś pięknego i to wy zrobiliście w dużej mierze tą właśnie atmosferę, którą robicie na każdym meczu i za to wam pragnę podziękować. Wczoraj niestety emocje wzięły górę i odebrało mi głos i nie podziękowałem kilku jeszcze również ważnym osobom, które chciałem wczoraj o tym powiedzieć. Wczoraj chciałbym podziękować Łukaszowi Firusowi, kierownikowi klubu, który wykonuje często pracę niezauważalną dla wielu z was, kibiców. Natomiast dla nas, dla ludzi z klubu, którzy na co dzień mamy z Łukaszem do czynienia, wiemy, jak wielką pracę Łukasz wykonuje. Dostaliśmy w pierwszej instancji licencję na grę w pierwszej lidze. Proszę mi uwierzyć, że to naprawdę jest ogrom pracy, żeby taką licencję uzyskać. Całkowicie to była praca Łukasza. Łukasz jest z nami na co dzień. Łukasz pilnuje wielu ważnych aspektów w funkcjonowaniu naszego klubu, które czasami, powtórzę, są niezauważalne, ale niezmiernie ważne. Dla mnie, Łukasz, jesteś takim ukrytym bohaterem naszego klubu. Wczoraj było na fecie mnóstwo naszej akademii. Nasza akademia to jest ogromna wartość naszego klubu. Cudowne dzieci, cudowna rzesza rodziców. Zawsze trzeba podkreślać, że nie ma pierwszej drużyny seniorów bez akademii i akademii bez drużyny seniorów. Jesteśmy jednym organizmem. Ten sezon, który właśnie się kończy, jest również niesamowity jeszcze z innego powodu. Pierwsza drużyna Pogoni Siedlce awansowała do pierwszej ligi. Druga drużyna Pogoni jest na ostatniej prostej, żeby upieczętować awans do wyższej ligi. Trzecia drużyna już awansowała do Ligi Okręgowej. Jeżeli to się wszystko spełni, a wszystko na to wskazuje, będziemy drugim klubem w historii Polski, który trzy drużyny w jednym sezonie awansuje do następnych rozgrywek. Jak to słuchamy, to widzimy, jaki rok za nami, jak wiele dokonaliśmy, jak bardzo posunęliśmy ten klub do przodu. Ale zdajemy sobie sprawę, że kolejny awans sportowy, ale również organizacyjny, to też kolejne wyzwania i tym wyzwaniom musimy sprostać. Jesteśmy pełni chęci do pracy, do rozwoju. Wiemy, co nas czeka. Czekają nas bardzo ciężkie batalie sportowe, ale zapewne również wiele różnych sytuacji nieprzewidzianych, organizacyjnych, ale w taką rzeszą fanów, jaką mamy i jaką wy nam na każdym kroku okazujecie, wiem, że możemy osiągnąć bardzo, bardzo duże.
bardzo, bardzo drodzy kibice i wszyscy miłośnicy sportu, wam za to wszystko dziękuję.